Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę wawrzyn szlachetny. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Wawrzyn szlachetny to piękny krzew o zwartym, pionowym pokroju. Naturalnie występuje on na północnych oraz południowych wybrzeżach Morza Śródziemnego. Popularny w Grecji, Francji, we Włoszech, Tunezji, Maroko. Inna nazwa wawrzynu to laur. Ozdobą rośliny są ciemnozielone, lancetowate, sztywne, skórzaste, ostro zakończone liście o falistych brzegach. Po roztarciu wydzielą one charakterystyczny, intensywny zapach. Laur szlachetny kwitnie w marcu lub w maju, wytwarzając drobne, żółtozielone kwiaty. Krzew bardzo dobrze znosi cięcie, dzięki któremu ładnie się zagęszcza. Rośnie bardzo wolno. W naszych warunkach klimatycznych na zimę zabieramy roślinę do pomieszczenia. Lubi miejsca zaciszne od wiatru z dużą ilością słońca. Gleba żyzna, lekka, przepuszczalna. Lubi ciasne donice. Pamiętać trzeba o częstym podlewaniu. Roślina ma zastosowanie jako ozdobna, lecznicza, w kosmetyce i w sztuce kulinarnej. Suszone liście, znane jako liście bobkowe lub liście laurowe, są używane jako przyprawa, na przykład jako dodatek do bigosu, gulaszu, mięsa, są także składnikiem hinduskiej mieszanki przyprawowej garam masala. Wawrzyn jest piękną ozdobą tarasów.